Witam Was w kolejnym odcinku stywnej. Dzisiaj nagramy patrzno te 10.14, a więc zaczynając na sam start mamy nowy świat, nazywa się Dwarf Planet i po prostu dostajemy planszę z pierwszego setu. Nie wiem, czy pamiętacie tę planszę, ale miała ona tylko trzy rzędy, zamiast 4. I co tutaj będzie grane? Będzie grane dużo AOE, czyli jakieś sorce, jakiś gang plank. Prawdopodobnie Shroud of Stillness, możliwe że będzie lepsze. Nie wiem, czy to się będzie też zmniejszało. Wszesz, no ale generalnie, jakieś AOE, czyli Knar, będzie fajnie tutaj działał ze Zrealem dla sterki rebelki. Wiadomo, zawsze fajne. Tracimy też jedną planetę, czyli Little Legends. Ta, która ma 85 HP, została wyrzucona. Ta, która ma 125 HP, też została wyrzucona, już w ostatnim patchu. Tak więc nie ma już planet, czy tam galaktyk, które zmieniają nam bazowe HP. I na sam początek zmiany w cechach. Celestiale dostają bufa. E, tam będą jeszcze buffy protektorów, tak więc możliwe, że to jakoś tam będzie grane w early game. E, Cybernetyki na 3 oraz na 6 dostają nerfy na AD oraz na HP, była to po prostu zbyt systematyczna kompozycja. I Sorce na 4 oraz na 6 też dostają lekkie nerfy, zabierają im 5 AP, po prostu było to e, delikatnie za mocne. Nie dla samych Sorców, ale dla postaci pobocznych, takie jak Fizz, takie jak Gangplank. E, zmiany w Sorcererach, albo bardziej w Czarodziejkach Gwiazd, jeżeli chodzi o manę e, oraz samą tą cechę. Cecha dostaje nerfa i tę ten, ten, ten moc z. Tej cechy przełożyli po prostu na postacie. I najlepszym carry, który tutaj będzie grany, to jest Syndra, bo potrzebuje ona tylko 40 many, żeby się odpalić. Cała reszta tam też spoko, że mniej many potrzebuje, żeby się odpalić. Ale Syndra, jeżeli dacie jej blue buffa, ona musi zaatakować tylko dwa razy i wtedy się odpali. Plus to, że ona była też bufowana w ostatnim patchu, bo te kulki się teraz nie marnują i jeszcze dostanie bufa na AP. Tak więc Syndra raczej będzie tutaj grywalnym carry, szczególnie z jakimś Rabadonem, bluebuffem i Guardian z Angelem. Myślę, że to będą jakieś tam e, bardzo dobre temki. Morello myślę, że będzie waste na niej, ale tak jak mówię, blubów, dwa basic ataki i nasza Syndra już się będzie odpalała. Zmiany w postaciach za jeden golda. Jarvan dostaje praktycznie bufa na wszystkich możliwych statystykach. Xayah dostaje bufa, Celestiale dostaje bufa, tak więc możliwe, że Shredder po części tam wróci gdzieś do mety i dobrze, bo brakuje jednej hyperrolowanej kompozycji, aktualnie są to tylko trzy kompozycje grywalne, tak więc przydałoby się tych kompozycji troszeczkę więcej mieć w mecie, 4, 5, 6, żeby każdy mógł sobie w coś iść. Albo w coś piwotować, a nie od razu być komitet od pierwszej karuzeli. Zmiany w postaciach za 2 golda. Mordykizer odziwo dostaje dosyć duże buffy 25 na damage oraz 50 HP. Ja sobie dostaję buffy na manie, tylko 10 panem 10 mu zabierają, tak więc szybciej się będzie też odpalał. E, oraz Rakan dostaje dużego buffa, bo 100 HP w połączeniu z buffami na Celestiale oraz na, na Jarwana, tak jak mówiłem wcześniej. Możliwe, że ten shredder wróci. A możliwe też, że protektory na start nie będą takie złe jak zbierzecie Jarwana na dwójkę e, oraz Rakana gdzieś tam zdobędziecie dosyć szybko. E, to możliwe, że. Otwieranie protektorami zamiast tylko brawlerami albo vanguardami e, będzie też ok decyzją. E, zmiany w postaci 3 Golda. Tutaj się całkiem dużo zmienia, tak więc warto to omówić. Na sam początek mamy Ash, która dostaje więcej HP, więcej ataku, więcej e, mocy oraz dłuższego stuna. Tak więc Ash staje się takim głównym e, utility. Szczególnie w kompozycji sniperów jest ono też celestialem, tak więc bardzo fajnie będzie można zesplaszować za jakąś lulu. Ezreal dostaje całkiem dużego nerfa, bo potrzebują teraz dwa, dwa razy więcej uderzyć, żeby się odpalić. Dostaje też nerfa na AT. Karma dostaje gigantycznego bufa na atak speed. Tam jeszcze później powiem wam, że, e, zaspoileruję wam, że Jin dostaje też całkiem dużego bufa. Tak więc aż Karma oraz Jin dostają bufa. Możliwe, że snajperzy teraz wrócą e, po części do mety tego Jina. Na pewno będę testował, bo myślę, że on będzie totalnym kozakiem z tymi bufami, co dostał. E, Szako dostaje kolejnego już bufa. E, potrzebuje tylko czterech ataków, żeby się odpalić. Więc infiltratorzy, może gdzieś tam po części ich zobaczymy. Szczególnie, że większość kompozycji dostaje teraz nerfa. E, głównie mówię tutaj o Cyberneticach oraz e, o Rebelach. Syndra, tak jak mówiłem wcześniej, dostaje bufa na, e, na moc umiejętności. W połączeniu z tymi bufami na, na jej manę, to może ono się stać bardzo dobrym carry, szczególnie gdy zrobicie ją na 3 gwiazdki. Wain e, dostaje gigantycznego nerfa na AD, bo zabierają mi aż 10 AD, e, 50 HP. I Waj dostaje delikatnego nerfa na AP. Tutaj chodziło o to, że. E, Czasami potrafiła po prostu one jakiegoś snipera tam z tyłu na pierwszym poziomie, a to się po prostu nie powinno dziać, była ona zbyt dobrym frontlinem. Fizz jako postać za 4 golda dostaje lekkiego nerfa na AP, Na szczególnie na tym trzecim poziomie dostaje 1000 mniej, ale myślę, że i tak będzie to wystarczająco, żeby zabić. I tak jak mówiłem, Jin dostaje buffa 5 na D, 5 adatmon dodajam, Atak speed jest troszkę szybszy. No i ten czwarty strzał teraz faktycznie zabija. Na sam to buffy z 244 na 350 oraz z 350 50 na 500, tak więc jak Gina wrzuci wrzucicie na drugi poziom, to będzie on bolał. Jeżeli chodzi o Cybernetyki, to już tam wcześniej wspominałem, że dostałem całkiem duże nerfy, ale te nerfy gdzieś tam się wyrównują, bo ta moc została przełożona na Irelię, tak więc Vein, możliwe, że już nie będzie tak dobrym systematycznym carry, po prostu Irelia zastąpi jej pozycję i z niej będziemy robić głównego carry, bo dostała ona buffa na HP, na AD, na Armor, na Magic Resista oraz na obrażenia na pierwszym poziomie ze swojej umiejętności. Kolejna postacie za 4 golda, które dostały nerfy albo zmiany, to jest Jinx. Ona dostała akurat delikatnego nerfa, bo tylko atak speed, ale Mordog myśli, żeby znerfić ją jeszcze troszkę. Viktor dostaje całkiem dużego nerfa na obrażeniach, bo na drugim poziomie jest to aż 75, szczególnie na tej. No to tyczy się tylko tej części, która wybucha, czyli ten drugi atak. I Riven dostaje delikatnego nerfa na swojej tarczy. O 25 mniej tej tarczy będzie dostawała. Tak więc to są wszystkie postacie za 4 golda. Całkiem duże zmiany. Ja nie mogę się doczekać tego Gina w połączeniu z karmą w mojej ulubionej kompozycji snajperów. Bardzo lubię grać tą kompozycję, ale niestety ostatnio nie mogłem, bo była ona za słaba na tą metę. W, postaci, w postaciach za 5 golda Aurelion Sol dostaje nieźle po dupie, zabierają mu obrażenia na pierwszym poziomie oraz tą manę, którą on wysysał zostaje znacznie zmniejszona Jana dostaje lekkiego nerfa na tym atak speedzie. Nie wiem dlaczego tego nerfa postanowili wprowadzić. Jana nie była jakimś tam super grywalna, więc ten nerf no taki se, myślę, że mogli ją zostawić tam, gdzie ona była. Urgot dostaje gigantyczne zmiany. Więcej armora, więcej magic resista, troszkę mniej zasięgu, ale jego targetowanie będzie działało w ten sposób, w ten sam sposób jak Caitlyn, czyli będzie on targetował najdalszą postać jaka jest na planszy ale jeżeli na, na tej drodze będzie coś stało, to ta postać na drodze po prostu dostanie tego ulta. Na pierwszym poziomie Urgot zdałem, będzie to zajmowało aż 3 sekundy, żeby kogoś wciągnąć i zabić, tak więc na, na pierwszym poziomie Urgot będzie praktycznie useless, bo to trwało półtorej sekundy wcześniej, a i tak odczuwalne było, jakby to trwało 2 lata, a teraz będzie to trwało 3 sekundy, tak więc dwa razy dłużej. Myślę, że Urgot no, nie będzie jakąś super grywalną jednostką, ale zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce. Możliwe, że na dwóch gwiazdkach ten Urgot faktycznie będzie coś robił, no ale poczekamy, zobaczymy. Tutaj zmiany w itemkach, są tylko dwie zmiany w itemkach. Giant Slayer, z tego, co deweloper mówił, tak naprawdę to tu jest tylko zmiana, zmiana w nazwie, ten True Damage no, jakby nic nie zmienia bo to był true damage po tym jak już zadaliście obrażenia tak więc ten true damage no, tak naprawdę nic nie zmieniał a Ionix Park dostaje po prostu delikatnego nerfa na Magic Reduction z 50% na 40% dalej będzie to grywalny fajny item na early game którego możecie szybko slamować i największe zmiany w sumie to są zmiany systemowe oraz zmiany w bugach jeżeli chodzi o pudełka które wam wypadają szczególnie w early game to jeżeli dostawaliście nikos help albo w najgorszym przypadku dostawaliście dwa razy Nikos Help, to byliście praktycznie pozbawieni pieniędzy oraz przedmiotów. A teraz to troszeczkę zmieniają. Jeżeli z niebieskiego pudełka dostaniecie Nikos Help, to dostaniecie też dwie monety, a wcześniej dostawaliście nic, a ze złotego pudełka dostaniecie pięć monet zamiast trzech monet. Tak więc ten early game będzie po prostu lepszy, gdy dostaniecie Nikos Help. Kolejna zmiana i to praktycznie najważniejsza zmiana, odkąd wprowadzili TFT, to już nie będzie takiej sytuacji, że gdy wy odpadacie i ktoś odpada w tym samym momencie, to musicie uciec na dalszy koniec mapy, żeby później dostać obrażenia i mieć nadzieję, że to pół sekundy uratowało Wam grę. Już tego nie będzie. Po prostu zamienili ten system na taki system tiebreakowy, tie czyli jeżeli Wy macie 10 HP i Wasz przeciwnik ma 10 HP i odpadacie w tym samym momencie, ale Twój przeciwnik dostał 20 obrażeń, a Ty dostajesz 18 obrażeń, to Ty zakończysz na wyższym miejscu. E, po prostu Wasze HP będzie wpa wpadało w negatywne liczby, i kto ma mniej na minusie, będzie po prostu kończył na wyższym miejscu. Jeżeli te liczby negatywne byłyby takie same, to będzie liczyło się HP, które mieliście przed startem rundy. I jeszcze jeżeli to by było wyrównane, to będzie się liczyło, to będzie po prostu randomowo przyznawana pozycja, czyli będziecie mieli tak zwanego flipa 50 na 50, ale to raczej bardzo rzadko będzie się działo. Fajnie, że to zmienili, bo było to dosyć, dosyć głupia mechanika, była że musieliście uciec na dalszy koniec mapy albo jak ktoś wam pobygł, podbiegł bliżej swoją małą legendą, to dostawaliście te obrażenia szybciej. No, generalnie nie ciekawa mechanika, a mogliście przez to stracić 20-30 LP, jak odpadliście na szóstym miejscu zamiast na czwartym, czy tam na, na trzecim, bo działo się też tak, że odpadaliście dwie lokaty niżej niż powinniście. Jeżeli chodzi o bugi, które tutaj są naprawione, to Wayne czasami źle odpalała swojego Blade Mastera, jak już miała odpalonego Ulta, Lulu zmienione postacie. Lulu nie będą teraz skakały, jeżeli są zestunowane. Szako czasami nie zostawał bufa od Darkstarów, jeżeli ginęły jakieś tam jednostki. Jak on był niewidzialny, bo po prostu gra tego nie wyłapywała. I Aurelion Sol już nie będzie kastował, gdy jest wciągany przez Urgota. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że wam się taki odcinek podobał, zostawcie komentarz, łapkę w górę i suba, ja nie mogę się doczekać tego patcha, mam nadzieję, że wprowadzi on co najmniej dwie kompozycje grywalne, bo będą to e, snajperzy, myślę, że na pewno będą grywalni, możliwe, że zobaczymy jeszcze protektorów i możliwe, że zobaczymy shredera, tak więc fajnie by było mieć więcej grywalnych kompozycji w tej mecie niż tylko trzy tak naprawdę, no ale poczekamy i zobaczymy w środę. Raczej będziemy się widzieć na streamie, żeby testować tę kompozycję. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.